Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Dzień dobry, Marek Sekielski. Dzisiaj z Piotrkiem Krysiakiem, autorem tych dwóch książek, między innymi Dziewczyny z Dubaju i Dziewczyny z Dubaju 2. Pierwsza to absolutny hit sprzedażowy, bestseller. No, druga też się szykuje. Mimo że jak wyszła, kiedy ona wyszła? W kwietniu, w maju? 18 albo 12 maja. Kwietnia, przepraszam. Tak. To nie zapowiadało się, że będzie jakoś, będzie hitem sprzedażowym wielkim, bo no zmowa milczenia trochę chyba była, tak? Jakby taka niepisana cenzura się pojawiła na początku. I pamiętam, rozmawialiśmy o tej książce, jak ona wyszła. Rozmowa się dobrze obejrzała. Ale książka dostała niedawno, niespodziewanie, nagle drugiego życia. Co się takiego wydarzyło, że przez dwa miesiące książka sobie tak spokojnie płynęła i nagle wystrzeliła. No właśnie, nawet tak właściwie to już powoli zaczęto oni zapominać. Tak jak powiedziałeś, ona od samego początku nie miała szczęścia, bo tam różne serwisy publikowały teksty, fragmenty książki, a po nagle zostały wyłączane komentarze w tych tekstach. Potem po kilku dniach te teksty zaczęły znikać. Niektóre księgarnie wycofały się. Niektóre księgarnie nie sprzedawały tej książki. To jeśli mogę skorzystać z tej okazji, to bardzo dziękuję Światowi Książki i Empikowi, bo zachowali klasę naprawdę. I gdyby te dwie księgarnie się wycofały, to z pewnością tej książki nie byłoby nigdzie. Znak, mimo tego, że usunął książkę, to przywrócił ją po którejś rozmowie i po którychś pismach od prawników. No i tak jej się tam sprzedawała, tak sobie, szczerze mówiąc, aż do 28 czerwca właściwie, bo 26 czerwca ja napisałem taki tekst o tym, że jedna z celebrytek, Amma M, wniosła do sądu. Właściwie tutaj pełnomocnik, mecenas Maciej Ślusarek, złożył do sądu wniosek o zabezpieczenie tej książki. Zabezpieczenie tej książki, czyli o zakaz sprzedaży. No i złożył jeszcze kilka wniosków, ale to pewnie do tego dojdziemy. No i ten wniosek w sądzie przepadł. W związku z tym ja odstępuję. A dlaczego on chciał, powiedz mi, dlaczego ten wniosek się pojawił? Co takiego pan mecenas Ślusarek zobaczył i pani Amma w tej książce? Ja nie wiem, bo wiesz co, jak tak popatrzyłem na te dokumenty, to pani Amma podpisała pełnomocnictwo panu mecenasowi Ślusarkowi 12 kwietnia, o ile dobrze pamiętam, czyli w dniu premiery. Musiała jeszcze tę książkę przeczytać. Musiała się w niej znaleźć. Odnaleźć. Odnaleźć. Mhm. Albo podejrzewać, że ona tam jest. Nie wiem. Nie wiem, bo nie rozmawiałem z panią Ammą. No i złożyli szybciutko ten wniosek do sądu i wydrukowali tam internety, jak to się drukuje pewnemu premierowi, wicepremierowi. Tysiące stron. Nomen omen artykułów i komentarzy, których już nie ma w internecie dawno, bo je pozdejmowali albo poblokowali te publikacje. No, sam jako tutaj twórca tego studia dostałem z kancelarii od pana Ślusarka również taką wezwanie do usunięcia komentarzy, które rzekomo identyfikują jego klientkę. No to nie jedyne pismo, które też dostałem, bo też od innego, ale dobra, pójdziemy. Dobrze. Ja znam temat. Wiem, że te pisma były wysyłane pewnie po wszystkich portalach, które publikowały teksty na temat tej książki i gdzieś tam się w komentarzach pojawiały jakieś nazwiska albo sugestie. No pani Amma jest chyba jedyną w Polsce celebrytką, pod której tekstami są wszystkie komentarze wyłączone. Chyba w każdym portalu z tych lifestyle'owych portali. No ja 26 czerwca opublikowałem ten materiał o pani Ammie i o tym, że sąd oddalił wniosek pana mecenasa Ślusarka. To jest bardzo ciekawa sprawa, bo oni liczyli na to. Ja powiem państwu i tobie, Marek, o co w tym wniosku o zabezpieczenie chodzi. Jeśli składam wniosek o zabezpieczenie twojej książki, to o ile sąd nie przychyli się do tego wniosku, a oddali go jak w tym przypadku, to ty się nawet nie dowiesz, że ja taki wniosek złożyłem. Rozumiesz? I moim zdaniem na to liczyła ta druga strona. A jak już wniosek sąd zabezpieczy książkę,
No to wtedy się oczywiście dowiesz. No bo ty tak? dostajesz pismo, pozew, dostajesz wiesz, pismo, kto się pod nim podpisał, kto daje pełnomocnictwo. I decyzję sądu, tak? Że sąd decyduje o zabezpieczeniu. I w ten oto sposób... I w ten oto sposób zadzwoniła mi dziennikarka wirtualnych mediów i zapytała o tę sprawę. Czy to reprezentuje pan Ślusarek, czy nie? Powiedziałem, że tak. No i poprosiła mnie o wypowiedź. No więc ja się wypowiedziałem. A pani redaktor zadzwoniła do mecenasa Ślusarka. No i dwa dni później, przepraszam, ukazał się tekst w wirtualnych mediach, od którego wszystko tak naprawdę się zaczęło, bo pan mecenas Ślusarek, pani redaktor Czumie, powiedział, że jego klientką jest pani Omena Mensah. No i w ciągu chyba 15 minut nie było chyba medium w tym kraju, które by o tym nie napisało, albo które by o tym nie powiedziało, nie zacytowało też wirtualnych mediów i zaczęła się cała burza. W tym samym czasie okazało się, że to nie jedyny wniosek, tylko tych wniosków pan mecenas Ślusarek złożył kilka. Uwaga, nie tylko w Warszawie, ale również w Gdańsku. I to są te same wnioski o to samo zabezpieczenie, tak? Tak, no teraz one się, teraz są znowu, bo dzisiaj są już nowe. Więc dzisiaj one już zawierają te wszystkie moje live'y, które zrobiłem, moje zdjęcia, komentarze internautów. Zresztą nie tylko ty jesteś osobą, do której wypisują czy wydzwaniają państwo z tamtej strony, bo jeden z internautów też dostał do komentarza maila, który mieszka w ogóle za granicą, tak? Że ma usunąć, bo jak nie to komentarz, bo jak nie to go no tego będą ścigali. Nie wiem za bardzo jak. Natomiast a ile osób dostało, a nawet nie powiedziało o tym, że dostało. I ja kasowałem wszystkie komentarze u siebie, czy na Instagramie, czy na fejsie, te, które ujawniały imiona i ja tylko przerwę tutaj, jak państwo będą chcieli pisać coś na temat tego, kto gdzie, w jakim kontekście był, czy jest. Proszę tego nie robić, bo ja też będę zmuszony te komentarze usunąć, więc jakby pisanie o tym nie ma większego sensu. Dziękuję za uwagę. Tak. I nie ujawniłem tych imion i nazwisk w książce, zanonimizowałem te postaci, w związku z tym też nie będę jakby tolerował tych wpisów, bo nie pomagacie mi, tylko po pierwsze będziecie adresatami pewnie pism od Macieja Ślusarka. Niektórzy są tacy odważni, piszą, a potem jak dostają to pismo, to usuwają. A ten mężczyzna, który skomentował zresztą, sugerując chyba, już nie pamiętam, no to też usunąłem ten jego komentarz, jak go tylko zobaczyłem, ale to też nie jest tak, że nie robimy nic w życiu, tylko siedzimy na fejsie i na Insta, mm-hmm. tak? No, pracujemy, mamy jakieś inne zajęcia. No i tak to się wszystko rozpaliło, więc to ja później się zastanawiałem. Dla autora to można powiedzieć, nagle dostałeś, nie wiem, jakiegoś złotego grala do kolekcji. A, dresanta. I ja podziękowałem w oświadczeniu panu mecenasowi Ślusarkowi, bo... To się wydarzyło, to się nazywa potocznie od pewnego czasu, od pewnej historii, która się wydarzyła jakiś czas temu w Stanach Zjednoczonych, efektem Barbary Streisand. Dokładnie. Polega to na tym, że z jakiejś sytuacji, o której nikt nie wie, nikt się jej nie domyśla, nikt jej tam nawet nie rozszyfruje, nagle wchodzi do akcji prawnik i zamiast swojemu klientkowi czy klientce pomóc, no rozgrywa to w taki sposób, że autuje swoją klientkę. I pomaga tej drugiej stronie. Tej drugiej stronie, którą tak pozywa. Do momentu, fajnie, że o tym powiedzieć, do momentu, kiedy Barbara Streisand nie wynajęła prawnika i nie nagłośniła sprawy, to zdjęcie z tej jej rezydencji ściągnęło ze strony fotografa 6 osób, w tym dwójka to jej prawnicy. Czyli pewnie jeszcze ona, tak? Czyli tak naprawdę nikt go nie widział. Po tym, jak zagrozili procesem, obejrzał to zdjęcie i kupił cały świat. Tak? Więc ja do końca nie rozumiałem. Bo wiesz, ta książka jak wyszła, miała premierę, wspięła się na 64. miejsce top 100 Empiku. Dwa dni po tym, jak mecenas Ślusarek zadenuncjował swoją klientkę, a znalazła się na 34. Ja się długo zastanawiałem, dlaczego, bo nawet rozmawiałem z takim swoim kolegą prawnikiem, który mówi, co on zrobił, co on narobił. Ja mówię, ale jakie miał wyjście? No co, miał skłamać dziennikarce? Że nie? Albo co miał jej powiedzieć? No jak to co? Pani redaktor, nie ujawniam danych swoich klientów. Koniec kropka. To jest proste, to jest. Więc też się zacząłem zastanawiać, czemu to miało służyć,
czy chciał mi pomóc. A tak jak powiedziałem wcześniej, podziękowałem panu mecenasowi w oświadczeniu za promocję, bo faktycznie jak ja wstałem rano tego 28 i odpaliłem wirtualne media i patrzę, że na zdjęciu już jest pani Omena, a jej prawnik mówi, że ona to ona, no to zbaraniałem. A potem już zobaczyłem wszystkie komentarze i wszystkie portale, które publikowały to jak najęte. I to nie tak, że po jednym tekście, po dwa, po trzy, no rozpętała taką aferę, rozpętał pan mecenas Siusarek, że już zaczęły się pojawiać też teksty i komentarze, kto wygra na tym ujawnieniu, tak? Czy i sporze sądowym, Mensach, czy Krysiak, czy Ślusarek, czy ktokolwiek inny. A podam ci taki przykład i państwu jeszcze. Kiedyś wydałem taką książkę, nie będę mówił z imienia i nazwiska, bo nie chcę, o znanej osobie. I ta książka miała swoją premierę. Bohaterka się nie wypowiedziała ani w książce, ale była z imienia i z nazwiska. Nie wypowiedziała się w książce, ani też nie zajęła swojego stanowiska po publikacji tej książki. Wiesz, ile się sprzedało tej książki? 100 egzemplarzy. To była debiutująca, no nie debiutująca autorka nawet, ale miała już na swoim koncie, ma na swoim koncie kilka książek, ale tutaj zadziałał dokładnie odwrotny efekt, ale ja nie chcę odkręcać tego. Ja nie chciałem, broń Boże, nawoływać, żeby pani Amma rezygnowała ze swojego prawnika. Mi naprawdę jest bardzo na rękę, żeby nadal ją reprezentował. A myślę, że ta kancelaria pana Ślusarka będzie miała dużo pracy i wielu nowych klientów, bo wystawił sobie świetne rekomendacje. A to widzisz, właśnie jego kolega, z którym pracował kilka lat, powiedział mi, że mówi, no stary, 4 razy mi się teraz zastanowił, czym wynają te kancelarie. No. Czy ty się nie boisz, powiedz, bo ty jesteś wolnym strzelcem już od ładnych paru lat. Mhm. Poruszasz tematy, które są kontrowersyjne, skandalizujące, ryzykowne też z takiej strony prawnej, bo zajmujesz się i prostytucją, innymi różnymi takimi głośnymi sprawami i nie masz za sobą redakcji. Armii prawników. Tak, która cię będzie bronić, która po tym jak jak redaktor naczelny zatwierdzi twój tekst do druku, czy twój materiał do emisji, to wtedy będzie stało za tobą murem i broniło twoich racji w sądzie? Nie masz takich... Wiesz, mam kancelarię prawną, która mnie reprezentuje, ma dzisiaj naprawdę dużo roboty, ale pewnie jeszcze do tego wrócimy. Są tego plusy i minusy, bo tak naprawdę sam pamiętam jeszcze z czasów redakcyjnych, kiedy zmieniałeś pracę, a redakcja tamta ci mówiła, to nie, to my już cię nie będziemy reprezentowali. Naprawdę zdarzały się takie przypadki. Albo szukaj sobie, albo nie mamy, albo kogoś. Albo to byli zwykle prawnicy nie topowi, takich, jakich byś chciał mieć przy sobie na podobnej rozprawie. Plusem jest tego to, że jesteś sobie sterem, żeglarzem, okrętem, publikujesz to, co chcesz, kiedy chcesz, gdzie chcesz, tak? Jest ten minus, o którym powiedziałeś, właściwie brak za plecami redakcji i tego finansowego wsparcia. Z drugiej strony często też tego, że jednak redakcja ma kilkaset tysięcy, kilka milionów subskrybentów, a ty nie do końca. A ja nie mam tylu, tak? Natomiast ty masz dużo więcej ode mnie. Więc poza tym znają nas dziennikarze. Wśród naszych znajomych jest mnóstwo dziennikarzy. Jeśli opublikujesz jakiś gorący temat, to oni zaczynają się tym interesować, tak? I po nitce do kłębka też szukają, sprawdzają. Ci prawdziwi dziennikarze się powołują, a ci mniej po prostu twój temat i robią jako swój. Ale przy tego rodzaju tematach społecznych i tak dalej, nieważne, ważne, żeby zrobili. Tak? Ważne, żeby sprawdzili, zrobili, tak? I z tym jest pewnie mi łatwiej niż każdemu, nie wiem, początkującemu dziennikarzowi czy pisarzowi, który nie ma wśród swoich znajomych dziesiątek dziennikarzy, tak? I to naprawdę dobrych dziennikarzy, którzy się znają na robocie. Więc z tym jest łatwiej i to jest też ich problem, wiesz, bo to się nie zaczęło wcale od tego pisma tam, tak, 28 czerwca czy któregoś. Oni już zabiegali o to, żeby ta książka nie była dystrybuowana, nie pojawiła się na rynku od kilku lat. Od kilku lat. Jak teraz wychodzi, jak idę i czytam akta, to okazuje się, że dostawałem jakiś list tam od 2 lata temu, 2,5 roku temu.
I... No łatwo w takiej sytuacji ulec jednak tej presji i powiedzieć sobie, no kurczę, nie robię. No, ale bo... Marek, gdybym ja, gdyby to była moja pierwsza książka, to gwarantuję ci, że mój dystrybutor by jej nie dystrybuował. Co on widzi? Umieram z jakiegoś krysiaka? No bo tak, bo ty jesteś jedną z osób, która jest pozywana, bo oczywiście oprócz tej próby zabezpieczenia, czyli de facto zatrzymania publikacji, wycofania z księgarni, ze sprzedaży tej książki, masz wytoczone sprawę karną. Nie, no to był, oj, masz karną? Chyba dawno nie gadaliśmy. Mam. No bo we wrześniu rusza sprawa, tak? Czy nie? We wrześniu rusza pierwsza sprawa. Z artykułu 212 kodeksu karnego. Tak. Czyli artykułu, którego no, można powiedzieć chyba, że całe środowisko dziennikarskie nienawidzi tego artykułu i walczy, to złe słowo, bo tej walki nie ma, ale wszyscy uważają w naszej branży, że ten artykuł jest skandaliczny. Powinien być, dawno go powinno nie być, bo to jest no, taki... Relikt PRL-u. Relikt PRL-u i to jest taki bicz na media wszystkie, nieważne o jakich poglądach i czym się zajmującym. No bo to jest artykuł, który, na mocy którego można dziennikarza zapisanie za zajmowanie się jakimkolwiek tematem wsadzić do więzienia po prostu. Na rok, tak. I tu mamy do czynienia z sytuacją, kiedy z tego artykułu posyła cię pani, która uważa się za dziennikarkę też. No, ale czy jest? Nie wiem. No to już inna sprawa, natomiast... No... Pani, to nie jest, stąd ja trochę uzupełnię ci, bo nie jesteś na bieżąco no. od pani, a my już mam dwa akty oskarżenia prywatne z 212, jeden z 212, drugi, nie wiem. No to cywilne to zawsze, no to wiadomo, to się robi na ogół jakby za jednym zamachem. Kolejny, nie, dwa karne mam dwa od karne. Pani. O jedną książkę? Tak. Okej. Okay. Drugi, trzeci, przepraszam, to jest od byłego senatora Tomasza M. Prywatny akt oskarżenia 212, ale nie tylko ja, także też, jeśli dobrze pamiętam, dziennikarz Onetu Jarek Harukowicz. Czwarty od pani Karoliny W., która się też, nie wiem, bo nie dostałem jeszcze tego pozwu do domu, ale widziałem tylko, że jest, która się też znalazła w książce. O, i to są cztery, które pamiętam. I teraz cywilny jest od pani Amy Omeny Mensach na 4 miliony złotych. I to będzie bardzo ciekawy proces i wcale teraz nie żartuję, bo albo zaknebluje nawet nie nas, tylko dystrybutorów, albo tego nie zrobi, bo oni oprócz mnie pozywają również spółkę Dressler, która dystrybuuje książki. I teraz tak, czy powinien odpowiadać InPost za to, że ktoś na przykład przesyła narkotyki w przesyłkach? Tak? Czy powinien odpowiadać InPost za to, że dystrybuuje książkę dziewczyny z Dubaju może na przykład? Może pani Ama powinna swojego męża pozwać, że no ja właśnie jego paczkomaty wysyłają tą książkę. Kilkaset książek wysłałem za pomocą InPostu, w związku z tym nie ma wątpliwości, że InPost rozpowszechnia tę książkę. Ale wracając do tego, to będzie bardzo ważne, czy dystrybutor zostanie ukarany za to, że dystrybuuje książki. No to tak jakbyśmy pozwali aptekę przy Domaniewskiej za to, że kupiliśmy przeterminowany Panadol, tak? Mm. No to jeszcze miałby uzasadnienie. Nie, to tak? by miało albo, akurat, no. albo, że Panadol nie działa tak, jak miał działać, tak? No trochę sytuacja absurdalna. No wśród jeszcze pozwanych jest wydawnictwo Axel Ringer. No i ja oczywiście. Myślę, że to będzie trochę trwało. Ta reklama będzie taką, jak ja to nazywam, pełzającą promocją, bo te procesy nie odbywają się równolegle. W sensie zwykle pierwszeństwo ma proces karny, a wtedy na ten czas proces cywilny się zawiesza. I jeszcze jeden pozew od pani modelki Patrycji P. To już jest. Teraz musi go pisać pan mecenas Ślusarek, bo on reprezentuje, co ciekawe, dwie panią
Ameomenę i panią Patrycję prezentuje pan mecenas Ślusarek, a pana senatora Tomasza M. i Karolinę W. są znajomymi zresztą też. Reprezentuje, wszyscy w ogóle w tej grupie są znajomi. Ostatnio na Bali byli chyba, oprócz pani Karoliny W. Nawet śluby małżeńskie. To jest mecenas Kosmos. Tak, tak to wygląda. Ale i kolejna rzecz, bo to są same pozwy karne i cywilne. No i złożono już 5 wniosków o zabezpieczenie książki. 5 wniosków. Wszystkie na razie przez sądy odrzucone. W jednych bardziej sąd rozmasowuje autorów tych wniosków, w innych mniej. Za każdym razem podkreśla, że jednak wycofywanie książki byłby zbyt daleko idącym środkiem i sugeruje przeprowadzenie postępowania sądowego i dowodowego. To nie jedyne sprawy karne, znaczy tak, które przed tobą i za tobą. Nie wiem, to było rok temu, 2 lata temu, jak napisałeś o Gwiazdorze z TVP i o tam... 2,5 roku już patrz będzie. Sytuację z Gwiazdem. Dwa i pół. Gwiazdor cię pozwał. Gwiazdor, wiemy kim jest Gwiazdor, jest bardzo, bardzo sympatycznym, byłym już dziennikarzem Telewizji Polskiej. Pracownikiem się mówi teraz, nie dziennikarzem. No, ale to cudzysłów tutaj postawiłem, bo... Pozwał cię za to, za ten artykuł, który wtedy napisałeś. Sprawa się zakończyła. Jak ona się zakończyła dla ciebie, powiedz? Nomen omen z 212 też. Też z, tak? Artykułu 212. Bardzo szybko poszła ta rozprawa. Pierwszy wyrok w zeszłym roku w październiku w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa. 30 czerwca wyrok Sądu Okręgowego. No, pan sędzia Grzegorz Fidrysiak z 30-letnim doświadczeniem po prostu dał upust temu, co przeczytał w apelacji sporządzonej przez pełnomocnika Gwiazdora. Orzekł, że w żaden sposób pan Krysiak nie naruszył niczyich dóbr osobistych i nikogo nie zniesławił. Wiesz, co mnie najbardziej zdziwiło? Zdziwiło mnie to, że chyba ze 3 do 5 minut sędzia, naprawdę z ogromnym doświadczeniem, rozpływał się nad tym, że autor zadzwonił, proszę państwa, do bohatera. Autor zadzwonił do bohatera, co już dzisiaj prawie się nie zdarza, jak mówił sędzia. Natomiast moją uwagę zwróciła jedna rzecz. W uzasadnieniu sędzia powiedział i wyraził ogromny żal. Powiedział, że od 30 lat, odkąd sąd orzeka, nie miał takiej sytuacji, że prokuratura potraktowała sąd jako stronę, a nie jako instytucję. Żebyście państwo wiedzieli, sąd wystąpił do prokuratury w Łukowie, żeby przesłała im akta śledztwa w sprawie Gwiazdora, bo jak mówił sędzia Fidrysiak, chciał postawić kropkę nad i. Czy faktycznie ten Krysiak nie zniesławił, a może zniesławił? Prokuratura odmówiła sądowi, w związku z tym sąd postanowił, nie odpuszczał i wysłał do prokuratury, do prokuratora nadrzędnego, który zresztą to śledztwo nadzoruje, okręgowego, żeby jednak te akta zostały przysłane. No i pani szefowa prokuratury w Łukowie powiedziała, że no nie zostaną te akta przesłane, bo jak skończą postępowanie, to jedną z osób, która występuje w procesie pana sędziego, będą musieli przesłuchać, a gdyby oni obejrzeli te akta, to oczywiście mogłoby to wpłynąć na zebrany materiał dowodowy i tak dalej, i tak dalej. Sędzia zapewniał, że nikomu tych akt nie pokaże, no ale oczywiście nie dostał tych akt. No ciekawa sytuacja. Powiedz mi, czy ty będziesz się tą, bo co ty w ogóle myślisz o tym zamieszaniu w Telewizji Polskiej, które miało miejsce teraz, jak go wywalili z roboty niedawno? A jakie tam, pamiętasz, jakie było uzasadnienie tego no jakieś tam seksistowskie zachowania wobec kobiet, przynajmniej takie tam przecieki. Niewiarygodne. Taki dżentelmen, co? Szarmancki. Patriota. Dla Macierewicza na przykład, nie wiem, czy pamiętasz, jak go pamiętam, w studiu witał, tak? No i te koleżanki. I patrz, i kobiety w ogóle przepadają. Jedna twierdzi, że ją zabił, druga podczas, aktorka zresztą drugoplanowa, podczas kręcenia filmu Zenek poczuła jego rękę między nogami. Opowiedziała mi to w rozmowie, ja publikowałem tę rozmowę.
Moim zdaniem to blef jest jakiś z tym seksistowskimi zachowaniami. One sobie wymyśliły na pewno, pewnie chciały tam smaliły cholewki do niego, a po prostu... Jego sprawa cały czas jest na tacy, nie? Prokuratura tam się tą sprawą zajmuje, on ma być przesłuchiwany. Będzie przesłuchiwany, z tego co wiem, ale... z tego co wiem, to dotarły do Polski pod koniec ubiegłego tygodnia ostatnie przesłuchanie pokrzywdzonej kobiety, którą przesłuchał sędzia śledczy w Holandii na prośbę Polaków. Właściwie już wszyscy są w tej sprawie przesłuchani, zostaje tylko przesłuchać osobę podejrzewaną. Abstrahuję od tego, czy winny, czy niewinny, czy do tego doszło, czy nie jesteśmy sędziami, nie mamy za wiele informacji jeszcze, natomiast wydaje mi się, że po 3-letnim zawieszeniu tego śledztwa wypada już teraz odwiesić i podjąć decyzję. Już nawet nie chodzi o to, czy Krysiak miał rację, bo sąd już ustalił, że mógł napisać o tym, że takie śledztwo jest prowadzone. Natomiast myślę, że to dla samego Gwiazdora jest ważna informacja, tak? Bo jeśli prokuratura umorzy to postępowanie i powie, że nic takiego nie miało miejsca, choć wątpię. Naprawdę, ja w ostatnim tygodniu dotarłem do bardzo ciekawych informacji i ciekawych osób, które znają tą pokrzywdzoną. Ostatnio nawet towarzyszyli jej w drodze do komisariatu Wielkiej Brytanii, bo tam ona mieszka i tu, i w tym kraju, więc trochę było problemu z zamierzeniem jej. A oczywiście opublikuję wkrótce, jak już zbiorę, potwierdzę. Natomiast myślę, że dla samego Gwiazdora też byłoby ważne, żeby to śledztwo w końcu się zakończyło. W jedną albo w drugą stronę. Dla niego oczywiście najlepiej było, jakby okazało się, że to nieprawda. Tak? Zresztą myślę, że dla wszystkich najlepiej by się okazało, jakby się okazało, że to jest nieprawda. Ale jaka będzie decyzja prokuratury? Wiesz, prowadzenie takiego śledztwa w prokuraturze, która jest wielkości kurnika. Ja tam kiedyś zadzwoniłem i rozmawiałem po angielsku. No wiesz, jak to wyglądało? No rozłączało im się cały czas. Cały czas. Ja coś mówiłem do nich, a oni po prostu... No nic, rozumiem, że będziesz sprawy pilnował. Oczywiście. To czekamy na kolejne doniesienia. No i co? Ja życzę, żeby książki się sprzedawały dobrze i żeby póki co w naszym kraju nie można było z powodu głupoty prawnika komuś zabrania sprzedaży książek. My to się nawet boimy ujawniać, kto będzie producentem filmu, bo wyobraź sobie, ile on telefonu dostanie teraz. A wiem, że będzie? Mogę tak, powiedzieć, że będzie? Oczywiście, że będzie. Będzie film dokumentalny, tak? Nie, fabularny. Fabularny. Mhm. A druga część. Mhm. Okej. Okay. Bardzo znany producent w branży wyprodukował ostatnio. Nie będzie to już pan Emil i pani Dorota? Nie, pan Emil to ponoć komiksy czyta na Białołęce. Pani Dorota chciała, ale no nie pykło, że tak powiem. Tak, ale wyobraź sobie, i on dostanie telefonów, jak tylko będzie wiadomo już, kto jest tym producentem. No to czekam. Czekam, Piotrku, życzę ci, żebyś był odważny i dalej robił to, co robisz, bo taka praca jest potrzebna. Za dużo dziennikarstwa śledczego w Polsce nie mamy, więc przyda się takie, jak jest. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. A, i te książki będziemy rozdawać, więc patroni wiedzą, jak to się robi. Jak zrobię konkurs, to wszyscy się o tym dowiedzą. Do zobaczenia za tydzień. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.